tej strony Smart Tester. Zapraszam Was dzisiaj na moje pierwsze wrażenia z użytkowania smartfona Vicolendi. Zaczynajmy więc. Z Vicolendi korzystam już jakieś 2 tygodnie. W tym czasie udało mi się go całkiem dobrze poznać. Sądzę więc, że to najlepsza pora, żeby przygotować jego krótkie pierwsze wrażenia. Co rzuciło mi się w oczy? Przede wszystkim design, który naprawdę jest świetny. Vico bardzo postarał się projektując swoje urządzenie. Miłym akcentem jest dodanie drugiej, wymiennej klapki w innym kolorze. W moim przypadku jest to żółta i wygląda ona naprawdę świetnie. Kolejną rzeczą, która rzuca się w Vicolendi bardzo w oczy, to mały, ale naprawdę bardzo upierdliwy błąd. Bo kiedy chcę przełączyć się pomiędzy aplikacjami, czy zamknąć je, nie jestem wyrzucany do pulpitu, ale do trybu edycji pulpitu. Wymaga to jednego tapnięcia więcej, jednak jest to bardzo problematyczne. Kolejna rzecz, która zwróciła na mnie swoją uwagę, to aplikacja do kopii zapasowej. Jest ona bardzo przydatna, zwłaszcza kiedy zmieniamy telefon na nowy. Wtedy to nasze postępy z gier nie przepadną na zawsze, ale powędrują razem z nami na nowy telefon. Vicolendi dysponuje również kilkoma innymi przydatnymi aplikacjami. Kolejna rzecz, która zwróciła moją uwagę, to tylny głośnik. Paradoksalnie jest on bardzo głośny, gra całkiem nieźle, jest trudny do wytłumienia. W czasie normalnego użytkowania jest to praktycznie niemożliwe. Jak widzicie, Vicolendi to naprawdę bardzo ciekawe urządzenie. W atrakcyjnej cenie dostajemy urządzenie, które zapewnia nam wysoki komfort obsługi. Już niedługo na moim kanale ukaże się pełna wideorecenzja tego smartfona. Zapraszam Was oczywiście do subskrybowania mojego kanału, dawania łapek w górę oraz komentowania. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!